Ja sobie pomyślałam, że zacznę trochę tak mniej, mam nadzieję, typowo i podsunę Ci takie zdanie. Już widzę Twoją minę. I chciałabym, żebyś powiedziała, o co w tym zdaniu chodzi i jaki tutaj jest myczek ukryty. Zaraz będzie wszystko jasne. To jest moje zdanie? Nie. To nie jest żaden wywiad, nie wyciągam Ci żadnych, wiesz, brudów. Słuchaj tego. Wyrzucę tylko to pazłotko, zamienię ciapy na coś bardziej wygodnego i pójdę na piechtę po brejdaka. Może da mi się kajtnąć tym swoim nowym cacuszkiem. A to z Lublina. No kurczę. Z Lublina? A to nie to możemy tak rozszerzyć? To jest Gwara Lubelska. No, czyli też samo? Nie. Co ty mówisz? O, u mnie się tak mówiło. No co ty? No pewnie. Nie, ja znam tylko cebularz, ale brejdak rzadko spotykałam w dzieciństwie. Czyli brat? No. A u mnie, bo tutaj trzeba takie didaskalia wprowadzić, że jesteśmy z tego samego regionu. Ja jestem z Zamościa, ty jesteś z Komarowa. Tak. Czyli z miejscowości spod Zamościa. Tak. No i u mnie się mówiło brejdak. No widzisz. No to być może jednak 17 kilometrów robi różnicę. I też chodziłyśmy do jednego liceum, to jest super. Tylko, że się minęłyśmy rocznikowo. Tak. Choć nie widać, to jesteś starsza. Tak. Tak. Chciałam przeanalizować, czy tam było jakieś zakamuflowane, ale nie, dobrze. To okay. Był komplement zakamuflowany. Tak, 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 tak. Kurczę, ja myślałam, że tutaj, wiesz, tak podprowadzę do jakichś takich regionalnych, czyli... Niestety nic, w ogóle nic, a to jest zabawne, dlatego że kiedy nagrywam odcinki o Gwarze, były dwa u mnie takie odcinki, o Gwarze Poznańskiej i o... Może jeden był. Jeden chyba był odcinek o Poznańskiej. I właśnie pojawiły się tam takie komentarze, że to jest wstyd, to jest żałosne, że jestem po polonistyce i nie znam żadnej Gwary. I bardzo się z tego śmiałam akurat, bo no nie da się nauczyć Gwary. Trzeba żyć w tym środowisku. Nie ma podręcznika do Gwary Poznańskiej na przykład. No, a poza albo tym, to wychodzi w ogóle, że ty jesteś jakaś bardzo odporna na to, no bo nawet nie używałaś tych słów, które gdzieś tam. No bo ciapy, czyli kapcie. Okej, okay, ciapy tak. No. Ciapy tak, niektóre słowa, ale nie mogę powiedzieć, że znam Gwarę Lubelską, że znam to słownictwo w całości, że tak na co dzień mówiliśmy. Nie, niektóre tylko słowa do nas docierały. A miałaś tak, że po przyjeździe do Warszawy zwracali ci ludzie uwagę, może nie zwracali, ale czy było słyszalny taki ten element melodyki naszego regionu? Tak, moja współlokatorka mówiła, że czasem tak śmiesznie zaciągniemy. No. Z siostrą, bo mieszkałyśmy z siostrą razem. I wiedziałaś, o co chodzi? Bo ja tak, tak, oczywiście. Ja tego w ogóle nie czułam. Zresztą mi się to włączało od razu po tym, jak przyjeżdżałam do Zamościa. Tak. Wysiadałam z busa na dworcu i przesiadałam się w autobus do Komarowa. I tam od razu mi się ten zaśpiew włączał. Tak. Więc kupowałam, proszę, bilet do Komarowa. Ile tam? 4,20? Więc leciałam tym. Tak, tak, tak. Takie przeciągnięte 4,20. Tak. U mnie to nawet jakoś tak, jakieś były takie porozciągane... Tam łona ob koło pójdziesz, zobaczysz, podziękowałem. A czujesz, że masz coś jeszcze z takiego charakterystycznego? Czasem zaciągnę, czasem zaciągnę. W jakiej sytuacji? Nawet jak nagrywam. Wczoraj nagrywałam film i zaczęłam zdanie tak. Mówię, nie dam tego, więc nagrałam inną wersję. No dobra, a skoro jesteśmy już tak, wiesz, trochę przy domu rodzinnym, to chciałabym taką... Nie, to nie będzie klamra, ale tak nawiązać, podlinkować trochę do tego obszaru, do tego tematu. Ale nawiązując do tego, o czym dzisiaj rozmawiamy, czyli ile tej pewności siebie wyniosłaś z domu? O ty. Nie, bo zastanawiam się... Z domu? Mhm. Czy w ogóle dopiero potem zaczęłaś to budować w sobie? Jak ty to widzisz? Z domu. Muszę się zastanowić. No bo w domu słyszałam, że dobrze się uczę, jestem pracowita. No jakieś takie rzeczy słyszałam, ale trudno mi odpowiedzieć na to pytanie, bo jednak często też słyszałam, a dlaczego czwórka, a nie piątka? A ludzkie dzieci to już coś tam, więc to jest na wierzchu. Jeśli chodzi o komplementy, to musiałabym się do nich dogrzebać. Większą chyba pewność siebie wyniosłam ze szkoły, z tego, jak sobie radzę z rówieśnikami, jak sobie radzę właśnie w szkole, w relacjach z nauczycielami, to tam jakoś najsilniej budowałam swoją podmiotowość. A potem właśnie jak zaczęłam nagrywać, to wszystko runęło.
To jest w ogóle niesamowite. Tak, bo ktoś mnie zapytał, ej, jak teraz z poczuciem twojej wartości, bo pewnie po przeczytaniu tylu komentarzy z zachwytem, pełnych zachwytu, to pewnie twoja pewność siebie skoczyła nie wiadomo gdzie, a ja wtedy czułam się jak... Ale jak kupa czy przytłoczona? Przytłoczona, taka jako szóstka, jak ktoś, kto w ogóle nie powinien się tym zajmować. A to wynikało z pozytywnych komentarzy czy z hejtu? Negatywnych, bo okay. Ja się skupiałam tylko na tych negatywnych i tych pozytywnych nie widziałam, więc bardziej właśnie byłam bliżej tych negatywnych i byłam zaskoczona, że ktoś stwierdził, że ja mam wyższe poczucie własnej wartości. Tam było kiepsko z tym. I co cię wtedy uratowało? Bliscy, mój partner, który kasował te negatywne komentarze. Twój partner kasował? Najpierw wchodził po tym, jak opublikowałam film, on najpierw wchodził na kanał, czyścił komentarze z tych najgorszych i potem mnie wpuszczał. A potem powoli menadżer, się przyzwyczajałam do tego, że te komentarze są. Zresztą one osłabły, teraz rzadko zdarza się taki hejt straszny, że jestem nic nie warta, albo powinnam wrócić do kuchni, albo no nie wiem, coś strasznego. Teraz tylko piszą, że jestem gruba. Ale o tym już ci mówiłam przed nagraniem. Jest mi przykro. Może powinnaś znowu wpuścić swojego partnera, żeby czyścił z takich komentarzy, bo to jest najgorszy rodzaj... To była taka bomba jednorazowa. Już potem się nie pojawiły tego typu komentarze, tylko nagle tak w Wielki Poniedziałek weszłam na swój kanał, co było błędem. No i przeczytałam taki komentarz, więc tak trudniej było mi jeść sernik bez wyrzutów sumienia. No ale, czyli tak naprawdę nie ma takiej stuprocentowej strategii na to, jak sobie radzić z takimi komentarzami, bo one nadal bolą i nie można powiedzieć tak, że da się stuprocentowo wypracować jakąś metodę na to. No można partnera... Może się da, ja nie umiem, ale wydaje mi się, że strategią, która w moim przypadku działa, jest przyzwyczajenie się do tego, że te komentarze czasem będą bolały. Jest dzień, że w ogóle nie mówię, dobra weź, albo się pośmieję. A są takie dni, kiedy ranią mnie do żywego. I to zależy od wielu czynników, od nie wiadomo czy w zasadzie czego. Więc trzeba to zaakceptować, że tak po prostu jest. To jak wyglądał ten moment, w którym zaczęłaś odbudowywać swoją pewność siebie po tej pierwszej fali, która cię przytłoczyła i pewnie nie wiedziałaś do końca, co się dzieje. Zupełnie inaczej to sobie wyobrażałaś. Miałaś ogromny potencjał i wyobrażam sobie, że też wiarę w siebie i nagle dostajesz po prostu chudziu, chudziu. I co robisz? Swoje, czyli po prostu nagrywałam. Po prostu cały czas nagrywałam, skupiając się jednak na tym, że jakiejś części się to podoba. I ludzie czekają, też miałam to w głowie, że ludzie czekają na te filmy, więc nie mogę ich zawieść. Po prostu tak nagrywałam, aż w końcu zauważyłam, że na kanale zostały właśnie tylko te osoby, którym to się podoba i które mnie polubiły. I to był rok 2017. O. 16-17. A czemu tak akurat 2003 to tak? Nie wiem, pamiętam, że wtedy tak wyluzowałam. Okay. Myślałam, że może się coś wydarzyło nie, takiego, wiesz. Poczułam, że dobrze się poczułam na YouTubie, że się już tak nie boję, że sprawia mi to frajdę, że już sobie lepiej właśnie psychicznie radzę. Jakoś tak się radośniej zrobiło. A w którym momencie zaczęłaś się swoimi przeżyciami dzielić ze swoimi obserwatorami, bo to chyba nie było takie równoległe od razu, a mam wrażenie, że teraz jesteś ogromnym wsparciem dla ludzi, którzy cię obserwują, dla ludzi, którzy przeczytali twoją książkę, o tym za chwilę. No, budujesz taką relację bardzo bliską, przyjacielską albo przynajmniej kumpelską, ale dajesz wsparcie i zrozumienie, że może być też kiepsko. To też chyba był rok 2017. Ten 2017, tam coś musiało być. To był dobry rok. To był dobry rok na YouTubie. Wtedy bardzo dużo odsłon miały moje filmy i tak miałam dużo powera w sobie. Udzieliłam też wywiadu Łukaszowi Jakubiakowi. On przyszedł do mojego mieszkania, które wtedy wynajmowałam. Zrobił rundę po tym mieszkaniu. To była kawalerka, więc odcinek był krótki. I potem usiedliśmy na kanapie i właśnie Łukasz zaczął mnie wypytywać o terapię. Bo on wiedział, że ja w niej jestem od 3 lat. I to był ten moment, kiedy byłam gotowa na to, żeby powiedzieć, tak, jestem w terapii i jest super, jestem zadowolona, uważam, że to jest moja siła,
że to świadczy o ogromnej sile, kiedy ktoś idzie na terapię, bo to jest bardzo trudne, kiedy tak człowiek grzebie w swojej przeszłości, w swoim wnętrzu, w tym, jak jest skonstruowany, czasami musi to zburzyć, zbudować na nowo, no rzeźnia. Więc dla mnie to jest ogromna siła i wtedy po raz pierwszy chyba tak o tym powiedziałam. Również nagrałam film o tym, czego nie mówić o sobie w terapii, bo zauważyłam, że moi bliscy tak troszeczkę grają niefajnie. Czyli na przykład mówią do mnie, że na pewno oni mają rację, idź do swojej terapeutki i ona ci też o tym powie. To się przekonasz. Że okay. Na pewno będzie mówiła tak jak ja. Albo z takim przekąsem na przykład ktoś mówił, a co, bo na swojej terapii o tym usłyszałaś. Więc się zdenerwowałam i nagrałam film o tym, czego nie mówić o sobie w terapii. I to był film głównie skierowany do moich bliskich. Ja nie byłam na tyle silna, żeby im powiedzieć to prosto w twarz, więc zrobiłam taki myk naokoło. Ale na szczęście niektóre osoby wychwyciły, o co chodziło i może inaczej, nie wychwyciły mojej intencji, ale na przykład mówiły mi, ej, wiesz, że ja ci chyba też kiedyś tak powiedziałam, jak ty powiedziałaś w filmie, więc dotarło do nich, że może lepiej, żeby tak nie robiły, nie mówiły. I potem dostałam taki właśnie ciepły feedback, że to jest super, że o tym tak mówię, tak otwarcie, że dobrze, że normalizuję to. Mnóstwo osób też poszło na terapię dzięki temu, że ja powiedziałam, że chodzę. Jest taka ciepła historia, taka ciepła, trochę przerażająca. Kiedyś byłam na urlopie i tak rzadko sięgałam do internetu, ale coś mnie podkusiło. Weszłam na Instagram i odczytałam wiadomość od chłopaka, który 20 minut temu napisał mi, że właśnie stoi na korytarzu i czeka na swoją pierwszą terapię, ale jest tak przerażony, że nie wie, co ma ze sobą zrobić i chyba stąd ucieknie. I ja mu odpisałam po tych 20 minutach, zostań, bo co się może najgorszego stać? Być może to jest pierwszy dzień do twojego lepszego życia, naprawdę spróbuj. Jeżeli coś będzie nie tak, wyjdziesz. Tam nikt się nie będzie więził. Nawet po 15 minutach możesz wstać i wyjść. I on mi wtedy odpisał, że już jest na zewnątrz. Już jest na zewnątrz, bo wyszedł stamtąd, ale dobra, wróci. I wrócił. Mi potem napisał, że był na tej terapii i może coś z tego będzie. Potem już nie wiem, co się u niego działo, bo nie napisał, a zgubiłam tę wiadomość, nie wiem nawet, jak on się nazywa, ale to było takie niesamowite, że w takiej sytuacji trudnej on napisał do mnie. Z całego świata, wszystkich ludzi na całym świecie, on napisał do mnie, że nie wie, co ma ze sobą zrobić. I wtedy też poczułam taką ogromną odpowiedzialność na sobie, no bo co by było, gdybym nie odczytała tej wiadomości? By uciekł stamtąd i nie poszedłby. I co? Czuć w tym odpowiedzialność. Tak. Tylko też pytanie, na ile ty powinnaś brać taką stuprocentową odpowiedzialność za takie sytuacje? No zdaję sobie sprawę z tego, że nie pomogę każdemu. I nawet jeżeli bym nie odczytała tej wiadomości, bo byłam na urlopie, miałam do tego prawo, no to co? No nie mogłabym siebie biczować do końca życia, ale byłoby mi na pewno bardzo, bardzo przykro. I trudniej byłoby mi się wyłączać podczas kolejnych urlopów. Ale jest to czasami takie przerażające właśnie, że twoje słowa są tak ważne, że twoje wypowiedzi ludzie tak biorą do siebie. Więc nie ukrywam, że ostatnio rzadziej publikuję, bo mnie ta odpowiedzialność jakoś przytłoczyła i boję się po prostu. No ty masz jeszcze ten taki miks odpowiedzialność plus duża wrażliwość. Tak, tak. Mnie się bardzo podoba taka odmiana bycia influencerem, takiego bardzo, bardzo świadomego i wyczulonego na potrzeby swoich obserwatorów, czy ludzi, którzy są twoją społecznością. I to jest w ogóle niesamowite, że od kanału językowego, związanego z językiem polskim, można pójść w ogóle w takim kierunku. Co więcej, ja pamiętam właśnie twoją rozmowę, nie tę z mieszkania u Łukasza, tylko znaczy nie tę z twojego mieszkania, tylko z jego mieszkania, tak. A waszą pierwszą rozmowę. Ty tam jesteś zupełnie inna. Ty tam po prostu jesteś jakąś taką kobiecą boginią. Emanujesz taką energią niezwykle kobiecą. Tak, to jest zabawne. Łukasz sobie dużo z tobą żartuje w takim podtekście seksualnym. Widać, że się bawicie tą konwencją, ale teraz chyba ciebie nie można takiej spotkać, nie wiem.
Nie można. Albo to jest tylko zarezerwowane dla bardzo bliskich osób. Zastanawiam się, jak się ta metamorfoza dokonała, zmiana. Nie, chyba też nie. Chyba nawet tak w bliskich relacjach się nie zachowuję i tak się nie ubieram. Dlatego, że kiedy zobaczyłam ten strój, jak on wygląda w kamerze, o tym też rozmawiałyśmy, że ja nie robię prób kamerowych, więc nie wiem do końca, jak się co zachowuje. I jak zobaczyłam ten film, to mówię, o Boże, nie wygląda to dobrze. No ale co, no przecież nie powiem Łukaszowi, nagrajmy to jeszcze raz, bo ale mi się ja bluzka. Ale ja nie mówię o stroju. Ale ten strój był też taki zwracający na siebie uwagę i pojawiło się tam sporo komentarzy. A może stylu, to ten strój wpływał na to, jak się zachowywałaś? Może, ale też Łukasz, bo on podsycał to napięcie. Ja czułam też, że on przesadza, ale nie potrafiłam mu jakoś powiedzieć, dobra Łukasz, już weź, bo to może być źle odebrane. Zresztą mnie to bawiło. I na przykład w relacji stuprocentowo prywatnej to nie miałabym z tym żadnego kłopotu, ale bałam się, że no widzowie mogą różnie właśnie reagować. Ciekawe było to, że mnie się dostało za to, że... Tobie? Tak, że właśnie tam dużo było tego erotyzmu, ale inicjował go Łukasz. No ale tak już chyba jest. Kobiety trochę są skazane na tą ostrzejszą ocenę, ale jak ty siebie postrzegasz z tamtego czasu, to czy to było charakterystyczne dla tamtej Pauliny, która była jednak w takiej roli, bo ty o tym często mówisz, że zaczynając kanał weszłaś w pewną rolę takiej ostrej babki, tak, konkretnej, więc to mi gdzieś tam się też spina z, właśnie z taką rolą. Taka byłaś też na okładce swojej pierwszej książki. Tak. Mam wrażenie, że teraz jesteś zupełnie inną osobą. Tak, ale ja nie wiem, czy ja mogę ci sensownie na to pytanie odpowiedzieć. Wydaje mi się, że wtedy właśnie byłam taka. Miałam taką fazę na bycie taką. Grałam jakoś strojem, uśmiechem, szminką ciemniejszą. Trochę się tym bawiłam, a w pewnym momencie już mi się to chyba znudziło. Już chyba zmęczyło mnie to. Ale co cię zmęczyło? No takie kombinowanie, jakie co założyć strój. Zmęczyło mnie też ocenianie tego mojego wyglądu non-stop. W jednym odcinku miałam koszulę, rozeszły mi się guziki, jak to w koszulach bywa. No to 60% komentarzy to było o tej koszuli. To były komentarze o tej koszuli. I mnie to zmęczyło po prostu, więc uznałam, że muszę się chyba zrobić taka bardziej przezroczysta, żeby ludzie słuchali tego, co ja mówię, a nie jak ja wyglądam. Więc zrezygnowałam z tych szminek ciemniejszych. Też przez przypadek te ciemne włosy, bo ja miałam ciemne włosy i mam wrażenie, że one też robiły jakąś... Charakter taki wyraźny. No. Coś tam mi robiły. I ja z nich zrezygnowałam, bo one przez przypadek się pojawiły na mojej głowie, po prostu nie przewidziałam efektu użycia takiej farby. Więc dążyłam do tego, żeby je rozjaśnić. W końcu to się udało i też mam wrażenie, że to chyba spowodowało, że utraciłam jakąś taką zadziorność, ale mnie się to podoba. No ja właśnie, bo to jest taka nudniejsza. Mówisz, że jaka? Nudniejsza. Teraz? No, nie? No właśnie, nudniejsza, przeźroczysta, ja bym zupełnie co innego powiedziała, ale to my już wcześniej ustaliłyśmy, tak, że ja zupełnie inaczej patrzę na pewne sytuacje, które ciebie dotyczą niż ty. Tak. Dobra, czyli ta poprzednia Paulina ustąpiła miejsca komu? No bo... Takiej dziewczynie chyba z sąsiedztwa bardziej. Aha, okej. Okay. Takiej bardziej kumpeli, wyluzowanej dziewczynie. Mhm. Tak, chyba to. I to jest takie naturalne. To nie jest tak, że to była decyzja, że to jest strategia, a w ogóle nie mam żadnej strategii na bycie w sieci, co jest błędem olbrzymim, ale... I wielkim atutem twoim? No może, nie wiem. Wydaje mi się, że trochę tracę przez to. Mam mnóstwo e-booków o tym, jak budować społeczność na Instagramie, jak angażować. Wszystkie nieprzeczytane. Nawet niektórych nie otworzyłam, żeby sprawdzić, czy działa wszystko. Co jest głupie, przecież to jest głupie. Powinnam uczyć się, rozwijać, angażować, działać. A ja jestem bardziej teraz na etapie chowania się. Chowania się? No, przecież ja rzadziej nagrywam. Ja w tym roku opublikowałam 4 filmy, 5 filmów. Ale to cię jakoś wzmacnia, czy...? Nie. Okay.
Znaczy wiem, że muszę, bo nie mogę się zmuszać na siłę tego robić, bo mnie to wypali. No ale też wiem, że tak nie powinno to wyglądać, że powinnam działać bardziej. Tylko ja się bardzo spaliłam pisząc tę książkę o literaturze i tam wzbiłam się na wyżyny swojej kreatywności pisząc rozdziały poszczególne, więc nie miałam możliwości na urlop, dlatego że hotele i to wszystko było otwarte wtedy, kiedy ja pisałam i zostało zamknięte wtedy, ja skończyłam, kiedy skończyłam pisać i skończyła się promocja, więc zostałam zamknięta w swoim mieszkaniu. Bez kontaktu z ludźmi i bez możliwości resetu, odpoczęcia. Dobrze powiedziałam? Dobrze. I skończyło się to tym, że jestem dzisiaj bardzo zmęczona. Mam produktywność i kreatywność na poziomie o takim gdzieś. I czasami nie wiem, jak zapisać jakieś słowo albo jak zbudować zdanie. I to nie jest jakaś zawiecha chwilowa, tylko po prostu ja tego nie wiem. I albo muszę zmienić to zdanie, albo sprawdzić, jak się zapisuje dane słowo. Więc czuję, że mój mózg po prostu nie pracuje tak, jak jeszcze pół roku temu. Możliwe, że to jest jakieś fizyczne, biologiczne. Jestem na coś chora, nie wiem, ale bliższe mojemu sercu jest to, że po prostu brakuje mi tego odpoczynku. Że po takim pisaniu, pisaniu non-stop, rano, wieczorem, w środku dnia, weekendy, święta, lato, zima, po prostu trzeba było sobie dać miesiąc nie robienia niczego, a ja sobie tego nie dałam i teraz ponoszę tego konsekwencje. Paulina. Słucham. A dlaczego nie dasz sobie teraz tego czasu? Bo nie umiem. Nie umiem odpoczywać, nie umiem sobie dać teraz. Może do tego Zamościa mogłabyś pojechać, ale to w takim razie zostawmy ten odpoczynek, no bo jakby tutaj ja nie czuję się w pełni kompetentna. Bo też tak masz, że nie umiesz. A to sprytnie, ty lubisz tak czasem przejąć pałeczkę, że teraz mi zadasz pytanie. Wiesz co, ja lubię odpoczywać. Umiesz? Wydaje mi się, że tak. Okej. Okay. No, to znaczy ja bym chyba czuła, że zasłużyłam po takim wysiłku, a ta książka musiała być ogromnym wysiłkiem. Była. Fizycznym i wydaje mi się też, że emocjonalnym. Tak, tak. Przytyrała mnie ostro. Tak. Książka, tak w skrócie powiem, gdyby ktoś jeszcze nie sięgnął, literatura, tak akcentuję, bo tam jest tour, tak, tour. W tytule. To jest książka o książkach i to jest bardzo specyficzna książka, bo ona oprócz tego, że opowiada o książkach, to też bardzo dużo możemy się dowiedzieć o tobie, bo ty tę książkę przybliżasz przez pryzmat swoich doświadczeń, swojego spojrzenia na świat, w związku z czym mamy często do czynienia z bardzo osobistym zapisem. Tak. I moje pytanie jest takie, ile cię kosztowała ta książka i jak ty się w ogóle w sobie zebrałaś, żeby do niej podejść? Dzwoni do ciebie Radek Kotarski, czy pisze, proponuje ci ten pomysł i ty od razu się zgodziłaś, czy miałaś wątpliwości? Od razu się zgodziłam, ale miałam takie dwie myśli. Pierwsza była taka, że ta książka mnie zabije, a druga była taka, że muszę ją napisać. To jest jakaś taka klinczowa sytuacja tak. Po prostu. Ja wiedziałam, że ona zabierze mi mnóstwo czasu, sił, energii, kreatywności, wszystkiego. Że moje życie będzie skupione na tej... Ja muszę oddać tej książce kawałek życia. No i tak zrobiłam. Pisałam ją 2 lata, 1,5 roku, z czego przez pierwszy rok tak z doskoku, tak trochę badałam. Ja też nie wiedziałam, o co chodzi Radkowi w tej książce, jakie mam ją napisać. Zaczynałam od takich ciekawostek stricte polonistycznych, Bogu Rodzica, z ilu pieśni złożona, kiedy pieśń napisana. Ciekawostki, ciekawostki. I pewnie też taki jeszcze bezpieczny obszar, żeby tak, nie wchodzić za głęboko oczywiście. W swoje doświadczenia. A feedback był taki, Paulina, dla kogo to jest ciekawostka? Nuda. To jest ciekawostka nie dla mnie. Więc jeżeli zaczynasz zdanie, a teraz opowiem wam o ciekawostce, to wiadomo, że to już nie jest ciekawe. Ja mówię, no to jak ja mam to napisać? No i potem Radek trochę mnie kierował, więc mówię, okej, czyli bardziej na luzie. Czyli jak Bogu Rodzica to Queen, z czym mi się to kojarzy, jak to czuję, jak to odbieram. No a potem zmienił się redaktor, Radek już nie angażował się w tworzenie tej książki, który miał nową wizję. I powiedział, że jemu się bardziej podobały te rozdziały, kiedy ja piszę o sobie. Że biorę jeden motyw z danej książki i piszę felieton o tym. A ja chciałam pokazać, że możemy książkami czytać siebie. Czytać książkę, słuchać tego,
z czym nam się to kojarzy, co ona w nas budzi i wtedy przeczytać siebie, jakoś dojść do tego, kim my jesteśmy, co my czujemy. No i oczywiście jedni są zachwyceni. Na przykład dostawałam takie wiadomości, że Paulina, skończyłam książkę, płakałam z tobą, śmiałam się z tobą. Czasami patrzyłam w okno i snułam refleksję nad światem, dziękuję ci za tę przygodę. No ale czasami pojawiły się też takie komentarze, że książka jest o niczym, albo komentarz był, i tutaj wiedziałam, że takie komentarze się pojawią, ale mimo wszystko bolały, że nie ja powinnam napisać tę książkę, że ja się nie znam na literaturze i to widać. Że nie bez przyczyny wielcy literaturoznawcy nie pisali takich przekrojowych książek, a Mikuła napisała. I wyszło średnio. Ja już do tej książki nie wrócę. Więc takie też były komentarze. One pochodziły od osób, które się zajmują książkami. Więc ja pisząc to wiedziałam, no tutaj będę zhejtowana, tutaj, ale po mnie pojadło. No to tak jak było z językiem, że też krytykowali ci, którzy się językiem zajmują. Tak, i właśnie trzymałam się tego, że ty zawsze będziesz za to hejtowana, bo ty robisz to inaczej niż wszyscy. Ty łamiesz jakiś schemat, wychodzisz poza ten schemat, więc będziesz krytykowana. Zawsze na straży, gdzieś tam na, przy tej bramie stoją strażnicy, którzy nie chcą wpuścić. Dawnego układu, tak, starego świata. Trochę tak, ale mimo wszystko było mi przykro i miałam sobie takie myśli, kurde, może rzeczywiście. Oczywiście, ja przestrzeliłam. Że... No ale wchodząc w ten projekt, na pewno też wiedziałaś, że się musisz z tym liczyć, no bo nie wierzę, że ty jako ty, osoba, która przeszła już tyle różnych rzeczy. Tylko myśleć o tym, co się wydarzy, to jedno, a być w tym i przeżywać to, co się dzieje, to jest drugie. I rozum wie, że to się będzie działo, że tak będą pisać, tak będą mówić, pojawią się takie recenzje, ale serce, dobra, dam radę, a potem jak już człowiek to czyta, to serce tak strasznie płacze. Więc jest jak jest. No. I najbardziej jestem dumna z kilku rozdziałów, ale Wejser Dawidek jest takim rozdziałem, z którego jestem bardzo dumna, bo ja przyznałam wprost, że ja nie zrozumiałam tej książki. Ona mi się po prostu skończyła i ja mówię, kurde! Nie wiem, o czym jest ta książka. Po prostu niczego się nie dowiedziałam, niczego nie zrozumiałam. Ale pamiętam, kto nam wcześniej powiedział po przeczytaniu? Że można mieć, tak. I dostałam wiadomości, dziękuję ci za ten rozdział. Dziękuję ci, że napisałaś to wprost, że możemy czegoś nie zrozumieć. I to też jest okej. Ale pisząc ten rozdział doszłam do tego, że może o to chodziło autorowi, bo on też na końcu zostaje z nierozwiązaną zagadką. No i ja też zostałam z nierozwiązaną zagadką, więc w zasadzie czułam dokładnie to, co ten bohater. Więc może właśnie o to chodziło, dlaczego nie? A to, że nie wychwyciłam, że tam są motywy biblijne. Ja uwielbiam historię związaną z Mikołajem Grynbergiem, do którego postanowiłaś w ogóle napisać. Zresztą tak. Za namową Joli Szymańskiej. Tak. No bo tam była literówka i po prostu... Nie było. Była, nie była, no ale to opowiedz, no bo... Ona trochę nie wiem, była, no, jakby ty myślałaś, że jest i ty prowadziłaś jakieś dochodzenie na pół. W tej sprawie. Przypuszczałam, że może być, bo tam pojawiło się zdanie, tylko żeby teraz nie przekręcić. Masz to zdanie zaznaczone? Mam tę książkę. Jemu nic powiedziałam. Jemu nic powiedziałam. I to chodziło o męża, że bohaterka nie opowiedziała swojej historii mężowi i na zdrowy rozum jemu nie powiedziałam, nie? Tak. A nie nic powiedziałam. Więc mówię, kurczę, literówka czy nie? Literówka czy nie? Ja miałam e-book, napisałam do moich znajomych, którzy mieli tę książkę w formie papierowej. Pytam, macie tak to zapisane? Mamy tak samo. Mówię, kurczę, literówka czy nie? I Ola mówi, ty no to napisz do Grynberga. On prawdopodobnie, bo tam zbadała sprawę, odpisuje na pewnym portalu, w serwisie pewnym. Nie będę mówić, bo potem ludzie zasypią. Nie, no wiadomo, że na Facebooku. Napisałam to? Nie. No dobra. No i napisałam, mówię, niech się dzieje wola nieba. Napisałam najgrzeczniej, jak potrafiłam. Po czym po 20 minutach pan Grynberg odpisał, bardzo szybko, że pani Paulino, tam nie ma literówki, chodziło mi o słowo nic, bo w tym słowie jest wszystko o bohaterce. Tak. Piękna rzecz. Piękna rzecz, ale ja mówię tak. Nie wiedziałam, co mam ze sobą zrobić. Tak siedziałam kilkanaście minut w fotelu. Mówię, co ja mam teraz ze sobą zrobić? Odpiszę. Bardzo dziękuję. Super. Napisałam to Joli. Jola mówi, mocne. Rozmawiałam z innymi moimi znajomymi. Mówię, kurczę, nie wychwyciłabym tego. Nie spodziewałabym się, że chodzi o nic,
bo w tym słowie jest wszystko o bohaterce, bo ona czuje się jak nic. A nie kurczyło cię, żeby pisać też do innych autorów? Nie bałam się. Czyli tutaj się przełamałaś. Tutaj się przełamałam, bo z książek pana Grinberga jakieś ciepło czuć. Rejwach jest straszny. Jest po prostu przerażający. Najlepiej czytać to na raty. Ja przeczytałam na raz, bo nie miałam czasu. Ledwo to przeżyłam. Ale mimo wszystko z tych historii jakieś ciepło się wydobywa, jakaś serdeczność. Taka ludzka twarz. I pomyślałam, że jeżeli ktoś może mi odpisać tak, żeby mi nie spadły kapcie, to będzie ten autor. I chyba dlatego do niego napisałam. Do Szczepana Twardocha w życiu bym nie napisała. Ale dlaczego? Strasznie się boję tego autora. Ale dlaczego? Nie wiem. Właśnie powiedziałam, że nie przeprowadzę z nim, chyba że około 50 przeprowadzę z nim wywiad, bo wtedy dojrzeję, pewnie pozbędę się jakichś tam ram. Około 50 pewnie będzie wywiad na kanale, wcześniej nie. Nie wiem, jakoś bałabym się. Ja tak samo mam z raperami. Jakie przejście. No. Tak, bo boję się, że walnę jakieś głupie pytanie, naiwne pytanie, bo tak mam, bo zadaję różne pytania, właśnie takie też. No i ten ktoś popatrzy na mnie i powie, weź dziewczyno. I tyle będzie z rozmowy. To tutaj trochę niedoszacowujesz. Słuchaj, a dlaczego ty płakałaś pisząc rozdział o Zrób sobie raj? Bo przeżyłam bardzo trudną rozmowę z członkiem mojej rodziny. Na szczęście nie najbliższej. No i właśnie rozmawialiśmy o tym, że nie tylko w kościele znajdzie człowiek dobro i też instrukcje tego, jak być dobrym. Że można, nie trzeba chodzić do kościoła, nie trzeba w ogóle być wyznawcą jakiejkolwiek religii, żeby być dobrym człowiekiem. No i tu był kłopot. Nie mogliśmy dojść do porozumienia. Skończyło się na tym, że mam iść do lustra, spojrzeć w lustro i zobaczyć, kto przeze mnie przemawia. Bo jak ja wyglądam? Bo ja byłam roztrzęsiona i zła. Szatan się odezwał. I mam iść do lustra, mam zobaczyć. Więc była to bardzo trudna rozmowa. I kiedy czytałam właśnie Zrób sobie raj, a potem pisałam ten rozdział, który był przepełniony taką goryczą właśnie, to miałam te emocje i pisałam i ryczałam. W ogóle jeśli chodzi o Kościół, sprawy religijne, to mam w sobie takie trudne emocje. Przeżywam dużo rzeczy, bo po prostu czuję się oszukana. Śmieję się z tego, ale tak naprawdę to nie jest śmieszne. Czuję się oszukana. Oszukali mnie. Oszukali mnie tam. Liczyłam, że w kościele jest co innego, a się okazało, że jest co innego. Ja się czuję teraz oszukana, osamotniona. No i dlatego płakałam. Ale to też jest bardzo fajna cecha tej książki, że ty poruszasz właśnie takie bardzo aktualne tematy, właśnie związane z kościołem, z wiarą, z LGBT. Tak. Tematem kobiet, no tego jest bardzo dużo takich istotnych tematów, których ja się nawet nie spodziewałam, sięgając po tę książkę, jednak mi się wydawało, że literatura, no jakoś, wiesz, gdzieś te skostniałe wspomnienia ze szkoły pracowały. Natomiast byłam, jakbym miała obstawiać rozdział, przy którym wyobrażam sobie, że mogłabyś emocjonalnie jakoś to przeżywać silnie, ale może dlatego obstawiam, że sama przeżywałam ten rozdział, a właściwie to są dwa rozdziały. Jeden to jest twoja opowieść o wywiadzie z Andrzejem Stasiukiem, bo tak naprawdę ten rozdział jest poświęcony twojemu tacie i powiem ci, że czytałam go raz dla siebie, drugi raz dla swojego partnera na głos. I jak czytałam na głos, to głos mi się łamał pod koniec, bo pięknie piszesz, pięknie nazywasz Stasiuka swoim ojcem, którego znalazłaś w książce. I za chwilę powiem o drugim, ale chciałabym, żebyś powiedziała, czy to było trudne, żeby zabrać się do tego tematu i umieścić go w książce. Nie, może dlatego, że mój tata już nie żyje od 14 lat i mam to przepracowane i przerobione, więc też pogodziłam się z tym, że szukam tego taty wszędzie, w przyjaciołach, w partnerze i zrozumiałam też, że to nie tędy droga.
nie jest dobre, kiedy się szuka w najbliższych taty. To droga po prostu na manowce. I kiedy czytałam właśnie ten wywiad z panem Stasiukiem, to tak mówię, jejku, to jest taki ukochany tata i właśnie mnie brakuje takich rad, takich silnych i mocnych, bo on jest taki pewny swego i tak odważnie pisze, odważnie mówi, ma takie wyraźne też poglądy, więc mnie brakuje tego na co dzień. I pomyślałam sobie, o, no to taty nie mam w życiu, ale w zasadzie trochę dzięki tej książce go mam, bo sobie z niej wzięłam to, czego potrzebowałam. I o tym napisałam. To jest taka cudowna koncepcja poradzenia sobie z pewnymi historiami we własnym życiu. Znaleźć taty w książce na przykład. Tak. Parę lat temu brałyśmy razem udział w evencie. To była Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy dla pewnej marki, albo raczej pewna marka dla WOŚP-u. I ty tam dostałaś takie zadanie połączenia się na żywo jako reporterka. Byłaś chyba pod Pałacem Kultury. Tak. A ja to zobaczyłam i sobie pomyślałam, Jezu, ja cię znałam wcześniej jako specjalistkę od języka. Nie funkcjonowałaś w moim wyobrażeniu jako ktoś, kto lubi po prostu wcieleniówkę z miejsca. Ale jak ja zobaczyłam tę reporterkę i uwierz mi, stały wokół jeszcze inne osoby i wszyscy się śmiali, bo zrobiłaś to po prostu kapitalnie. To było nasączone komedią, a jakąś rolą. No i kurczę, no co z tym aktorstwem? No tutaj jakby innego pytania nie można postawić, Paulina. Nic. Nic. Słuchaj, ale to jest tak, że to jest jakieś odłożone marzenie, czy ono, nie wiem, jest od wielu, wielu lat, od dzieciństwa? Tak, jest, no ale nie do końca wiem, co mogę z tym zrobić. Czyli ty no bo gdzieś... co, trzeba się gdzieś wkręcić, tak? No nie umiem się wkręcać. Widzisz, ja się do tego stopnia nie umiem wkręcić, że założyłam swój kanał na YouTubie, bo tam się nigdzie nie trzeba było wkręcać. Ale to jest właśnie moja teoria. Czy ty kiedykolwiek myślałaś o tym, że kanał jest zamiast tego aktorstwa? Bo ty na tym kanale trochę uprawiałaś aktorstwo na początku. Tak, trochę tak, na pewno. Też nie wszyscy, nie ale ten kanał jest z wielu przyczyn. To nie jest tak, że chciałam być wielką aktorką, a zostałam YouTuberką. Bo też były takie komentarze, że widać, że ten kanał jest tylko po to, żebym ja zdobyła popularność. Tylko o to tu w tym chodzi. I sobie myślę, gdyby tak było, to chyba bym się poddała szybciej niż po 8 latach, bo już 8 rok, 9 rok mi leci nagrywania. Więc chyba jednak coś więcej się pod tym kryje. Na pewno ja zawsze sobie łączyłam rzeczy. Na studiach polonistycznych też byłam w teatrze polonistycznym, więc uznawałam, że to się w ogóle nie wyklucza. Można się uczyć języka, można się rozwijać, można sobie grać. I pomyślałam, że tutaj też tak będę robić. Można sobie prowadzić kanał o języku polskim, nie tylko o języku polskim, można sobie gdzieś grać. Ale na pewno wykorzystuję te zapędy aktorskie do tego, żeby te filmy były jakieś takie bardziej kolorowe, śmieszne. No i tak trochę czekam, co się wydarzy, tylko też mam 30, zaraz 3 lata. Idealny wiek na to, żeby zostać aktorem. Jezusowy, tak? Pewnie, Paulina. No właśnie trochę czuję się staro. Staro się czuję. Żeby zostać aktorką? No, żeby coś kombinować, zmieniać. Ale masz na to jakiś pomysł, jak się do tego zabrać? Czy... Napisałam mail do Michała Żebrowskiego, nie odpisał. Może to był na pewno na jakiś ogólny teatru. Nie? No tak, jaki mi podał. A, Michał ci poczekaj, ale to jak to wyglądało? To, czy no tak, że na Instagramie do Michała napisałam, bo tam się kiedyś spotkaliśmy na jednej konferencji i powiedziałam, że potrzebuję maila takiego teatralnego. Podał mi, napisałam. Pocieszam się tym, że wpadł do spamu. Mogę jeszcze zrobić follow-up. No zdecydowanie tutaj trzeba coś... A tak. Ci się podoba, że jakąś jednak inicjatywę tam... No coś tam kombinowałam tuż przed pandemią. Miałam spotkanie ze znajomą, która też ma kolegów działających w teatrze i rozmawiałyśmy o tym. Jakieś tam plany były. Plan był taki. Piszę książkę, kończę pisać książkę i działamy tutaj z tym. Ale... Jest pandemia i teatry są zamknięte. To nie jest tak, że to aktorstwo to jest taka rzecz, którą byś robiła, gdybyś się nie bała? No, robiłabym, gdybym się nie bała. Ja się bałam pójść na egzamin. Wiedziałam, że trzeba się przygotowywać do egzaminu. Chodzi mi o ten egzamin na akademię
teatralną, że to nie jest tak, że idziesz z ulicy, tylko musisz jakieś szkolenie, jakieś kursy, jakiś tam śpiew, nauka interpretacji wiersza. Tego właśnie nie lubię do końca. Mam traumę, bo jak miałam 13 lat, to wzięłam udział w konkursie recytatorskim i zapomniałam tekstu. I skończyło się to tak, że mówię i nagle... No dobra, ale z drugiej strony doprowadziłaś do łez swoich kolegów, recytując Treny Kochanowskiego? Tak, Tomek powiedział, że połakał się. Pozdrawiam cię, Tomku. Bo to jest kwestia nie recytacji, tylko chyba strachu przed tym, że zapomnę tekstu. I jakoś tak przy recytacji wiersza trudniej mi niż na przykład przy prozie. Ale też kiedyś wzięłam udział w zajawieniu festiwalu o języku polskim i tam wyrecytowałam tak na szybko Dziewczynę Leśmiana. I to właśnie było tak z ulicy, Paulina przyjść, wyrecytuj i to wyszło bardzo źle. I też pojawiły się takie komentarze. I na przykład pamiętam jeden komentarz takiego chłopaka, który jest znany w sieci, publikuje. Opublikowała to nasza wspólna znajoma, a on napisał: o nie, ja teraz tego nie odzobaczę, czemu mi to zrobiłaś? Tak sobie myślałam, o kurde, serio? Nie można napisać, no troszkę nie pykło, ale powinna ćwicz, to będzie lepiej. No jakieś takie właśnie mam doświadczenia trudne z recytacją wierszy, więc po prostu bałam się, że na tej akademii nie dam rady. A przyznam szczerze, teraz kiedy słyszę o tych nadużyciach, to ja bym nie dała rady. To znaczy nie wiem w sumie, nie wiem jakby się to skończyło. No. Nie wiem, czy bym dała rady, bo ja wbrew pozorom jestem dość silna. I potrafię też się odgryźć, ale nie wiem, jak bym tutaj zareagowała. No tak, bo te sytuacje trochę przypominają coś takiego, jak zaprzęgnięcie w ramy jakiejś ostrej dyscypliny bardzo wrażliwej części naszej osobowości. Bo mam w głowie taką jedną rzecz, że jeden profesor na studiach polonistycznych mnie przetyrał dość mocno na egzaminie. I co to ja nie byłam taka, że o Boże, tylko byłam tak. Tak? 3+? To ja nie oglądam meczu Francja-Włochy, moich dwóch ulubionych drużyn, bo akurat to był mundial. I kończymy na 3,5? Dobrze. Wyszłam, ryknęłam, po prostu ryczałam przez następny rok, ale kiedy się działa sama akcja, to byłam raczej taka, bardzo przepraszam. No to nie, no to ty byś w tej szkole teatralnej po prostu, to ty byś była zmianą. Nie wiem jakby było. Mogłoby być różnie. Ale teraz czuję taką ulgę, że jednak się nie znalazłam w tym środowisku. Po prostu nie wiem, jakby to się dla mnie skończyło. Tym bardziej, że właśnie ja szłam na studia zaraz po śmierci taty, więc trochę tak emocjonalnie byłam takim gulaszem. Tam się wszystko we mnie kotłowało i musiałam sobie zbudować trochę świat na nowo. No więc mogłoby być różnie, gdyby na pierwszym roku od razu... Bo ten egzamin zdarzył się pod koniec, już w sesji letniej, więc już tak trochę lepiej się czułam. Ale na zajęciach, gdyby ktoś tak przekraczał granicę, to nie wiem, jakbym reagowała. A ty jesteś fanką, miłośniczką takiego myślenia, że rzeczy się dzieją w odpowiednim porządku dla nas? No trochę tak. No. Tak myślę, że to nie jest nic tak bez przyczyny. Ale nie wiem, od kogo to zależy, czy to jest jakiś Bóg, czy to jest jakaś siła, czy to jest jakaś aura, czy to jest jakaś energia. Nie wiem, co to jest. W każdym razie no, czasami czuć, że uchroniło nas coś przed czymś, prawda? Albo że dobrze się stało. Wtedy jeszcze tego nie rozumieliśmy, ale teraz już to rozumiemy. No przedziwne są te sytuacje, kiedy masz po prostu potąd, po kokardy wszystkiego, a po pewnym czasie widzisz, że kurde, gdyby nie to, zupełnie inaczej wyglądałoby to, gdzie jestem teraz i to, kim jestem. Tak. Ja mam na koncie takie sytuacje. Ja też. No. I powiem ci, że to jest coś, z czego wyniosłam naukę, że porażka może być nauką, albo coś, co przypomina porażkę. Bo w ogóle właśnie pytanie, czym jest porażka, nie? Jeżeli może być fajnym doświadczeniem, tylko no właśnie... No ja zostałam kiedyś wyrzucona z takiej dużej telewizji, bo tam wygrałam staż w ramach konkursu. A wtedy pracowałam już w innej firmie. No i okazało się, że nie mogę tutaj pracować, tutaj mieć stażu, więc musiałam wybrać. No i wybrałam nie staż. A gdybym wybrała staż, to być może dzisiaj nie miałabym kanału. No. A swoją drogą to ciekawa decyzja, że nie wybrałaś tego stażu. No nie wybrałam.
Ale też mi dziewczyna, która tam pracowała, powiedziała, wiesz, no nie wiemy, czy my po tym stażu cię przyjmiemy. Okej. Okay. Więc tak ryzykujesz dużo, jakbyś chciała na przykład tam to rzucić. No ale czułam, że to jest porażka moja. Wtedy? Że przegrałam, tak. No wyrzucają mnie, każą mi wyjść. Ojej, to tak ostro. No bo co miałam tam siedzieć, jak już się okazało, że nic z tego nie będzie. I powiedzieli, no to wiesz, no koleżanka cię odprowadzi, tak? Coś, taki tekst padł. No i mnie odprowadziła. Ale też widziałam dużo ludzi, którzy tam pracowali i każdy miał taką minę, która mówiła go, idź, uciekaj. No i to też było takie. Taki szósty zmysł mi mówił, coś jest nie tak. No plus jeszcze to, że powiedziałaś, że to się wiązało z jakimś ryzykiem. Mhm. Czyli rozumiem, że ty ryzykantką raczej nie jesteś. Nie, w ogóle. Zupełnie nie. Nie, boję się ryzyka, nie ryzykuję, raczej wszystko stabilnie. No. A to jak ty ten cały miniony rok przetrwałaś? Pisząc. Okej. Okay. I ciesząc się, że na przykład nie mam dzieci i nie mam kredytu. Mhm. A to jest kwestia tego, że ja nie ryzykuję. Posiadanie dzieci to jest ryzyko. No nie wiesz, co ci wyrośnie, kim będzie ten człowiek, kogo urodzisz, czy będzie zdrowy, czy będzie chore, czy sobie dasz radę, czy będziesz miał pracę, czy wychowasz, finansowo dasz radę. Ryzyko, ryzyko. A dziękuję, ja postoję. A to największe ryzyko, jakiego się podjęłaś w życiu? I jak się z tym czułaś? No to chyba ten kanał. Kanał, no. Mhm, to było ryzyko, tylko że ja do tego podeszłam bardzo naiwnie, bo mnie do głowy nie przyszło, że tak szybko ludzie będą mnie oglądać. Ja myślałam, że to wszystko będzie wolno szło i że ludzie będą myśleć, o, opowiadasz o języku, jak super, zrozumiałam coś dzięki tobie, więc uznałam, że nikt mnie nie będzie hejtował, no bo za co? Ja to wszystko robię na śmiesznie, ja się wygłupiam, przecież ludzie będą wiedzieć, że ja się wygłupiam. Strasznie to było naiwne. Hmm. Bardzo to było naiwne. Ale ja ciebie bardzo szanuję za to, jaką drogę potem przeszłaś, że jednak nie poddałaś się. Kurczę, tak, mogłam bardzo szybko powiedzieć, dziękuję, zamykam to wszystko, sprzedaję kanał, oddaję komuś, nie wiem, cokolwiek. Zresztą do tej pory mam w głowie taką myśl, że no, kiedyś może przyjść ten dzień, że powiem, nie chcę już, nie mam siły, nie mam pomysłów, nie daję rady i wtedy zrobię casting chyba na prowadzącą, mówiąc inaczej. No co ty, przecież to w ogóle zrobisz komuś największą krzywdę. Ale temu, kto wygra, czy oczywiście. Odbiorcom? Wyobrażasz sobie kogoś, kto ma cię zastąpić i jak ludzie zareagują? Ja nie wiem, co ty byś musiała. Oni by wybierali. Aha. Casting, gdzie wybieraliby widzowie. Poszłyby trzy filmy z różnymi osobami, głosujcie łapkami. Kurde, to już masz przemyślane. Przemyślane. Jak taka emerytura, nie? No bo nie wiem, ja pisałam o tym też w książce. Ja mam nadzieję na najlepsze, przygotowuję się na najgorsze. Ja się przygotowuję. Okay. Ja myślę sobie, co będzie, jak będę miała 0 zł przychodu. Nic nie będę zarabiać. No i co nie ci wychodzi z tego? No, że trzeba odkładać. Że odkładasz? Zawsze odkładam. Że dużo trzeba... odłożyłaś? Nie wiem, ile to jest dużo, ale myślę, dla ciebie, że 2 lata wystarczy nic nie robienia. Okay. Także tak jest. Testament teraz planuję napisać, że jak coś mi się umrze na przykład, to żeby wiadomo było, co kto bierze. Masz 33 lata i już piszesz testament? A wiesz, ile młodszych ode mnie osób już nie żyje? Jakie to ma znaczenie, ile mam lat? Czy mogę wyjść z tego budynku, spadnie cegła. Ale będziesz miała oglądalność na tym filmie? Myślę o takich rzeczach, myślę, nie boję się. Ja też uważam, że po drugiej stronie jest super impreza i się trochę nie mogę doczekać tego, co tam mnie czeka. No, bo ludzie się boją czarnej dziury, że nie wiadomo. Ja uważam, że tam jest znakomicie. Mhm. Mi się ostatnio spodobała teoria przy okazji książki o stoikach, takiego odwrócenia trochę myślenia o tym, że wszyscy się boimy tego, co będzie po śmierci, bo nas już nie będzie. Ale przecież przed naszymi narodzinami też nas nie było. Tak. I jak się wtedy czuliśmy? Więc to mi dało jakiś taki komfort i oddech. Ale ja bym chciała cię zapytać o ten testament. No. Długi? Nie. Nie, to będzie krótka piłka. Mhm. Zresztą rozmawiam też, kto co chce. Tak? Tak. Kto chce samochód. Jak ludzie reagują na takie pytanie? No mama na początku się denerwowała, bo ona jest właśnie taka, o nie mówcie, ale już po kilku latach zrozumiała, że no nie wiem,
No tak mam. Mhm. Siostry doskonale to rozumieją, a mój partner to mnie tylko kiedy ten testament, bo widzisz, bo ja jestem niezabezpieczony. A mamy niektóre rzeczy kupione na pół, więc w razie mojej śmierci drugą połowę bierze moja siostra i moje siostry i moja mama. No to dla niego to jest niekomfortowa sytuacja. No tak. Że, no więc rozumiem go z tego względu. Naprawdę to brzmi dziwnie, ale to jest mega praktyczne i zabezpieczające. Bo nigdy nie wiesz, o co chodzi, a zostajesz z dokumentem, jest jasność. No wiem, że ty chciałabyś być pochowana na cmentarzu między sosnami. Tak, żeby tam pachniało szyszkami. To jest w ogóle, to jest dopiero research, żeby wiedzieć, gdzie twój rozmówca chce być pochowany. No bo moja ciocia jest pochowana na cmentarzu w Otwocku i tam sosny takie rosną i stoisz przy tym grobie, a tu tak ci pachnie. Więc mówię, dobra miejscówka. No, powiem ci, że tak. To jest na pewno taki temat, którego jeszcze nie poruszałam z nikim. Testament. Na luzie, nawet jestem ubrana dobrze. Zastanawiam się, jakby, co jeszcze może powiedzieć o tobie testament? Co jakby... No, książki będę musiała komuś oddać. Czy to jest najważniejsza rzecz dla ciebie z tego testamentu? Nie najważniejsza, ale książki są ważne, co tam się z moimi rzeczami dzieje. No, to tutaj potrzebującym jakoś chciałabym. Takie rzeczy materialne to potrzebującym. Okej. Okay. Sprzęt może oddam partnerowi, bo on też tam coś nagrywa. Niech ma. Oczywiście przy założeniu, że ty opuściłabyś ten wymiar. Ale on ma rodzinę długowieczną, naprawdę. Tam u niego żyją pod 90, a u mnie 60. Okej. Okay. Także widoki są średnie. No ale skoro ty się tak zabezpieczasz, to czy twój partner napisał już testament? Też nie, ale myślę, że zrobimy to razem. Romantycznie. Mhm. No co, fajnie, ale to jest, ja uważam, że to jest bardzo rozsądne podejście do tej sprawy. Nie no, tak. Nawet widziałam artykuł chyba u Michała Szafrańskiego, że napisał o tym testamencie, więc chodliwy temat. Zwłaszcza teraz w pandemii. No, chociaż mi się wydaje, że właśnie w pandemii boimy się podejmować tematu śmierci o wiele bardziej. Właśnie dlatego, że on tak, wiesz... To ja do tego podeszłam, jestem gotowa. No. Cokolwiek się wydarza, I'm ready. Tylko właśnie ten testament muszę pyknąć. Paulina, bardzo ci dziękuję za rozmowę. A, kończymy tym. Tak. Kończymy tym, że po prostu wszyscy umrzemy. No tak, no. Ale pamiętajmy, że to będzie to samo, co było przed narodzinami, więc... Albo lepiej. Ja liczę, że tam jest sążna bibka. Paulina, bardzo ci dziękuję za rozmowę. Dziękuję również. Thank you.